dobry Państwu, witajcie, witajcie. Cóż, mamy niedzielkę, 19 czerwca. Jesteśmy na stacji benzynowej w miejscowości Mud Park, poniżej Flagstaff. Troszkę. No i to znaczy, że wyruszamy na kolejną wycieczkę po Arizonie. Tym razem jedziemy daleko na północ. Opowiem Wam potem, co się będzie działo, ale generalnie jedziemy na rzekę Colorado. Czyli będzie się działo. No nic, jedziemy. Ruszamy pomału. No dobrze, mamy prawie godzinę 7 rano i ruszyliśmy. Jedziemy do miejscowości Lee's Ferry. A nazwanie tego miejscowością jest lekką przesadą, bo właściwie znajduje się tam tylko most i jeden motel. Za to jest to jedyny most na rzece Colorado w promieniu dobrych kilkuset mil. 15 mil powyżej Lee's Ferry znajduje się zapora, która tworzy jezioro Powella. Zapora w kanionie Glen, czy Glen Canyon. W Lee's Ferry znajduje się most, który można przeprawić się przez rzekę Colorado z południa na północ, albo z północy na południe, jak kto woli. I potem nie ma już nic. Jest Grand Canyon, Wielki Kanion, czyli prawie 300 mil rzeki Colorado bez kawałka mostu. Następny most dla pieszych i zwierząt, ale nie dla samochodów, znajduje się w Wielkim Kanionie naprzeciwko Phantom Ranch. I potem nie ma długo, długo nic i jest dopiero kolejny zapora, czyli Lake Powell. Jedziemy do tego mostu, a potem zobaczymy, co dalej. 2 godzinki jazdy przed nami. Jedziemy. Okazało się, że mamy jeszcze z godzinkę czasu, także pojechaliśmy sobie troszkę naokoło. I o poranku jesteśmy w takim parku narodowym, który się nazywa Sunset Crater National Monument. Jest to teren wulkaniczny. W ogóle cała okolica Flagstaff to jest teren wulkaniczny. Ale ten akurat, to akurat miejsce to jest taki krater, który pozostał po ostatnim czynnym wulkanie, który tutaj sobie wybuchł jakieś 400 lat temu. No i można sobie tutaj pooglądać miejsca, jak wygląda teren po wybuchu wulkanu. Właśnie jesteśmy w takim miejscu, gdzie jest dostęp do takiego pola lawy, czy jeziora lawy, które sobie tutaj zastygło. Wygląda to tak trochę, jakby ktoś stary asfalt rzucił gdzieś na śmieci, także na ziemię. Niekoniecznie wygląda to pięknie, no ale na pewno jest ciekawe. Tutaj dookoła jest cała masa takich kraterów powulkanicznych, także idziemy sobie na chwilkę pooglądać jeszcze, jak to wygląda. No, fajne miejsce w ogóle, mam nadzieję, że tu kiedyś przyjedziemy na dłużej. Jesienią to będzie okazja, żeby pozwiedzać, ale póki jest okazja. Jak widać, taki żużel szeleści charakterystycznie, tak jakby się chodziło po tym, po chałcie z elektrowni mniej więcej. No, dobrze, będziemy jechać dalej. No, jesteśmy na kolejnym punkciku widokowym z widoczkiem na Sunset Crater. No, krajobraz jest taki, byłby księżycowy, gdyby nie to, że drzewa wyrosły, ale mamy tutaj piękny wulkanik, niedawno jeszcze czynny, jak to mówią, chwilowo nieczynny, wulkan chwilowo nieczynny. Tak jest, cała okolica jest pełna właśnie takich kraterów. Tutaj właśnie w tej chwili na horyzoncie widać największy z tych kraterów, czyli Mount Hamspray, najwyższą górę w Arizonie, 3400 metrów z hakiem, o ile pamiętam dokładnie. Byliśmy tam niedawno, także jak Was to interesuje, jak tam jest, to zapraszam do obejrzenia wideo na kanale. Powinno tam być wszystko pokazane. No a tutaj mamy dookoła, jesteśmy otoczeni samymi kraterami wulkanicznymi. Jak widać, roślinność sobie na tym rośnie. Jest to taka czarna ziemia, taki żużel, no ale drzewa sobie jakieś tam radzą i się
tak powiem, przyjmują. Matko Bosko, z byle którego kościoła zajechaliby do Afryki. Patrzcie na znak, jesteśmy w Kamerunie. Tak naprawdę jesteśmy w miejscowości Kamerun w Arizonie. Kamerun słynie z czterech rzeczy przynajmniej. Po pierwsze z nazwy, bardzo afrykańskiej, nazywa się tak jak państwo w Afryce. Po drugie, właśnie tutaj na tym rondzie, do którego się zbliżamy, odbija droga na północną krawędź Wielkiego Kanionu. Tutaj skręcamy na zachód z drogi 89, no i za 30 mil jesteśmy u bram Wielkiego Kanionu. Po trzecie, to zaraz za tym skrzyżowaniem znajduje się stary, historycznie dobrze udokumentowany trading post na terenach Indian Navajo. Trading post, czyli taki sklep na rozdrożu. No i tam często można się zatrzymać, żeby kupić jakieś pamiątki, napić się kawę, zatankować samochód. A po czwarte, w miejscowości Cameron przebijamy się na północny brzeg małej rzeki Colorado, czyli Little Colorado River, i znajduje się tutaj też taki historyczny most, który ma już tam zdrowo ponad 100 lat. On będzie na lewo od naszej drogi. My przejedziemy takim normalnym mostem. Mała rzeka Colorado wypływa w arizońskich Górach Białych, które się znajdują jakieś 150 mil na południowy wschód od nas, czyli po mojej prawej rączce w tej chwili, tam gdzie słońce świeci. Mam nadzieję, że kiedyś do jej źródeł pojedziemy jeszcze w tym roku. I płynie sobie przez Białe Góry, potem przez pustynne tereny Painted Desert, i trochę poniżej tego miejsca, w którym jesteśmy, wpada do dużej rzeki Colorado, czyli do normalnego Colorado River. A jest tu ponad dużo ładnych miejsc. No jedno z nich, które na pewno jest warto odwiedzenia, to nieco w górę rzeki Colorado znajdują się tak zwane czekoladowe wodospady, Chocolate Falls, czyli Grand Falls of Little Colorado River. Duże wodospady małej rzeki Colorado. Warte na pewno odwiedzenia, szczególnie na wiosnę, kiedy rzeka płynie. Ona płynie praktycznie cały rok, ale w ciągu lata płynie praktycznie pod ziemią. W tej chwili mijamy właśnie Little Colorado River po lewej stronie. Most wiszący, taki podwieszany. No a my jesteśmy już teraz na północnej stronie tej rzeki. No, zostało nam jeszcze jakieś 70-80 mil do celu, także teraz drzemy prosto na północ drogą 89 w kierunku uskoku tektonicznego, który nazywa się Vermilion Cliffs, czyli klify Vermilionów. Jedziemy. No, jedziemy sobie powolutku do przodu, została nam niecała godzinka. Poruszanie się po tych terenach w sezonie letnim zawsze wiąże się z wesołymi historiami pod tytułem: a która właściwie jest godzina? Jesteśmy na pograniczu dwóch stanów, Arizony i Utah. A jakbyśmy się przesunęli troszkę na wschód stąd jeszcze, no to znajdujemy się na pograniczu czterech stanów: Arizony, Utah, Colorado i Nowego Meksyku. I o ile w zimie nie ma żadnego problemu, bo wszystkie te cztery stany mają dokładnie tą samą strefę czasową i ten sam czas, to w lecie sprawa się zmienia, bo Arizona jest jedynym z tych czterech stanów, który na lato nie zmienia czasu na tak zwany czas letni. A więc wszystkie inne stany przesuwają się nagle o godzinę do przodu, a Arizona zostaje na swoim. Do tego jeszcze, oprócz tych granic czterech stanów, mamy tutaj duży rezerwat Indian Navajo, który obejmuje właściwie tereny wszystkich czterech tych stanów. Największa część jest na terenie Arizony, właśnie tu, gdzie teraz jedziemy, to dookoła nas wszędzie jest rezerwat Navajo. Oprócz tego jeszcze mamy kilka innych mniejszych rezerwatów innych plemion indiańskich, i każde z nich ma
ma własne zdanie na temat tego, czy należy zmieniać czas na letni, czy nie należy zmieniać. Nie. Indianie Navajo akurat zmieniają, więc chociaż w całej Arizonie jest teraz godzina 8:59 rano, to w tym miejscu, gdzie jesteśmy, jest już 9:59, bo jesteśmy na terenie Indian Navajo. Także gdziekolwiek się udajecie, to zawsze musicie myśleć o tym i pytać, o jakim czasie mówimy, czy to jest Utah czas, czy czas stanu Arizona. No także kto się raz pomylił, ten się zwykle nauczył. Ja się oczywiście pomyliłem i zdarzało się, że gdzieś przyjeżdżaliśmy albo godzinę za wcześnie, albo godzinę za późno, w zależności od tego, na jaki czas trafialiśmy. No. My dzisiaj spokojnie wiemy, że to miejsce, do którego zmierzamy, używa czasu arizońskiego, także powinniśmy bez problemu zdążyć być na czas. No ale proszę Państwa, zjechaliśmy z drogi 89 na drogę 89A, która skręca na zachód. Ta droga prowadzi m.in. na północną krawędź Wielkiego Kanionu, a także prowadzi dalej do stanu Utah w okolice miejscowości Kibab, gdzie jest dużo pięknych, ciekawych miejsc. No a to, co w tej chwili widać na horyzoncie przed nami, to właśnie klify Vermilionu, jedne z ładniejszych krajobrazów tutaj w okolicy i dostępnych z samochodu. No, wygląda to trochę jak Wielki Kanion od dołu, tyle że nie trzeba schodzić. No, mamy jeszcze jakieś 14-15 mil do miejsca, w którym rzeka Colorado przebija się przez te klify Vermilionu. Ona płynie tam w samym dole mniej więcej, także będziemy teraz powolutku zjeżdżać sobie w tą dolinkę. No i tam u celu będzie most na rzece Colorado, zawieszony nad takim kanionem, który się nazywa Kanionem Marmurowym, Marble Canyon. I stamtąd zaczniemy naszą wycieczkę w górę rzeki Colorado. Także dojeżdżamy, dojeżdżamy. Jeszcze z pół godzinki, no może trochę mniej. No to dotarliśmy, proszę Państwa, do Lee's Ferry. A przed nami wielka rzeka Colorado, która tutaj zaczyna wpływać do Wielkiego Kanionu. Tutaj zaczynają się też spływy do Wielkiego Kanionu. Właśnie widać, że tutaj się ludzie pakują na takie duże rafty. Zaraz Wam to jeszcze pokażę z bliska. A my szukamy małego raftu. Myślę, że to tutaj ten pomost. Tylko muszę znaleźć odpowiedniego pana, który zawiezie nas w górę rzeki Colorado do tamy w kanionie Glen. No i stamtąd będziemy sobie spływać z powrotem do tego miejsca. Idziemy się rozejrzeć w sytuacji. Zaraz gdzieś ktoś tu powinien być, miejmy nadzieję, dostępny. Prawdopodobnie taką łódeczką nas pan zawiezie do góry, zaholuje. Jak tutaj widać na załączonym obrazku. No a my sobie potem będziemy kajaczkami tutaj w dół rzeki Colorado płynąć. Jo, pięknie jest. A tu jeszcze rzut oka na tych, którzy płyną w dół Wielkiego Kanionu. Jak widać, cała ekspedycja się tutaj szykuje. Dobra, szykujemy kajaki.